Jak do tego doszedłeś? Kiedy byłem bardzo młody, miałem superwizora. Rozmawiałem z pacjentami o tym, co wydarzyło się w ich życiu 30 lat temu i o przyczynach ich problemów. Wychodzili ode mnie w takim stanie, w jakim przyszli. Czuli się do dupy. Spytałem superwizora, co można zrobić, żeby szybciej poprawić ich nadzór. Odparł: nie waż się. Brzmiał jak ktoś, kto zupełnie nie rozumie ludzkiej psychiki. Moim zdaniem należało zadziałać natychmiast. Niekoniecznie rozwiązać wszystkie problemy pacjenta, ale dać mu poczucie, że jest w stanie coś zmienić. Nie chciałem, żeby wychodził ode mnie z niczym. Nie obawiałeś się, że podpowiesz im zły kierunek postępowania? Nie. Jestem zwyczajnym, przeciętnym człowiekiem z wyjątkiem jednego. Potrafię się maksymalnie skupić na rozmówce. Mam tak od dziecka. Dorośli ludzie zwierzali się mnie, dziesięciolatkowi. Nawet nieznajomi otwierali się przede mną. Nie wiem, skąd to się bierze.